Patryk zepsuł. Patryk popsuł. Tak, w ostatniej sekundzie nam się popsuło i wszystkie pieniądze nam sprosiło i musimy jeszcze raz. Przyjechali, zepsuli. Dopiero co przyjechaliśmy, a już mamy super przygodę z automatem. Pieniądze lecą, wypadają nam. My nigdy nie kupimy tych biletów, przysięgam. Nie kupimy. Idziemy metrem. Jeszcze zostało nam 5 stacji. Idziemy do naszego apartamentu, bo udało się załatwić, żebyśmy mogli przyjść wcześniej. Więc idziemy do mojego apartamentu, w którym byłam, jak byłam na ulicach Aloha Frontier. Więc Stawowicze już go widzieli, ale na YouTube go jeszcze nie było. Patryk się ściga z nami, my jedziemy schodami ruchomymi, a on pobiegł tam. A teraz słońce prześwietla, nic nie widać. Co powiesz, jak ci się podoba w Warszawie? No super jest, no na razie będziemy metrów. No, o, był pierwszy, wygrał. Nowoczesne warszawskie ławki. Idziemy do naszego apartamentu, który mieści się nie tu dalej troszeczkę. Powiedziałyśmy im, że mają się do nas nie przyznawać i sobie poszli. Nie wiedzą, gdzie mają iść. Dzień dobry. Jesteśmy już u nas. Idziemy już. Będziemy mieć ten sam pokój, który miałam ostatnio. A pewnie rozwalony cały. Patrzcie, jakie widoki. Rzuć to. Już weszliśmy? Tak ciepło, że zaraz się rozpłynę. A jestem goły. A tu będziemy się dzisiaj bawili wrzucanymi nożami. Angelika? Jestem spadaj. A tu są jeszcze lepsze noże. Ej, chcecie ten? Cukierki nawet dali. Ej, pa, jedzenie jest nawet. O kurde, ile jedzenia. Znowu tu przyjechałam. Czasami odwiedzą swoje mieszkanie. Ile jedzenia? Haha, ja nagrywam i ty nagrywasz, a już nie nagrywasz. Nagrywam vloga. Tak, nagrywam vloga, a ja snapę. Co robisz? Strip teaser. Właśnie idę pokazać wam, co jest w łazience. W łazience jest ubikacja. Jeden papier toaletowy, drugi. Tutaj jest ten wanna, umywalka, szafka. A tu jest ten. Jak Patryk będzie niegrzeczny, to go tu zamkniemy. Patryk! Chodź tu, bo tu jest twój pokój dzisiaj. No, to jest Patryka łóżko. Przywiózł sobie z Katowic. Co zrobiłeś? Mężczyzna przyszedł. Umyłem włosy z jednej strony. Tak, bo mu źle, co ci opadały, tak? Już je ułożyłeś? Super. Model ty. On przejął mojego snapa, więc przepraszam za wszystkie złe snapy. X, podłoga, fakur. X, wy, a, ty, ty. Ky, fajnie, wszyscy wiedzą, jaki masz snap. X jak? Y. X. To taki Y. A Ania? Musi być tutaj. Dobrze. Little Monster. Przez trzy. Tu. Przez trzy. Tu. Dodawajcie na snapie codziennie o 2000 sekund. Pozdrawiam. Się. Impreza dnia o 11:00. Jaka jest krzywa. No i co, ale ładnie. Mega. Tak. Superman, teraz jesteś Supermanem. Teraz jesteśmy wszyscy razem w kadrze. Pozdrawiamy was z Warszawy, z mojego apartamentu. To możecie się na chwilę zatrzymać jak do zdjęcia? Właśnie tam. Zatrzymajcie się. Już. Znaczy, że opisz jedzą. Świetnie. Idziemy jeść. Ja jestem ochroniarzem. Dlatego chodzę na siłownię. Oni oboje ochroniarze. Widać przecież po nich, nie? Nie. Widziałam. Opuściliśmy nasz pokój i jedziemy. Gdzie jedziemy? Do Dresno. Tak, bo dzisiaj jest 4 lipca, czyli święto niepodległości, więc idziemy świętować w amerykańskiej restauracji. Co mam wydać pieniądze na to? Ja wolę McDonalda. On woli Maca, a my? Nie, idziemy do Jeffsa. Zmierzamy teraz w poszukiwaniu Jeffsa. Ogólnie, ja znalazłem. Jak zwykle źle wysiedliśmy z metra. Ja znalazłem moi Google mapy. Tak, chyba szukał pół godziny, staliśmy, aż w końcu znalazł. Jakbyś pani nam zdążyła powiedzieć, gdzie to jest. Musimy przejść przez całe pole makotowskie i idziemy w końcu jeść, bo ja od rana nic nie jadłam. Ej, jestem patrzcie, głodna. Pokazało mi trasę, jak mam iść. Teraz nam pokazał trasę, super! A znowu małpka. Gdzie jesteśmy? W czarnej dupie. Oni są bardzo... wybredni dzisiaj. No jest tak gorąco, ty nas prowadzisz. Idziemy świętować 4th of July, czyli 4 lipca. Mamy przepiękny budynek. Jak ci się podoba?
Super. A tobie jak się podoba? Jest zarąbiście, nie? Już cieszę się, że jesteś. Świetnie. Także dotarliśmy do Jeffsa. Pani są przepięknie ubrane w flagi. Tak jak rok temu, rok temu byłam w Katowicach. Dzisiaj ze względu na wyjazd do Warszawy zdecydowaliśmy się przyjść tutaj. Oczywiście wszyscy popierali moją decyzję, żeby tu przyjść. Andrzejka stawia, to idziemy. Bardzo się cieszyli. Nie, ja nie stawiam. My z Anią zamówiłyśmy sobie, już wam pokażę. Od dzisiaj będziemy tylko chicken parmesan sandwich. Wzięłyśmy sobie na pół. Mamo, za rok też tak chcę. Co tam u was, dziewczynki? Jesteśmy w Jeffsie, mojej ulubionej restauracji. My jesteśmy z Patrykiem i jesteśmy tak głodni, że zaraz ten zemlejemy. I ja dzisiaj nic nie piłem od samego rana. Wszystkie najlepsze dla Pauli z okazji urodzin, ale wszystkiego najlepszego dla wszystkich Amerykanów. Dla Pauli i dla wszystkich, którzy obchodzą amerykańskie święta, tak jak ja. Wszystkiego najlepszego z okazji święta niepodległości. Pozdrawiamy i zaraz jemy. Zamówiliśmy dwa razy, ale dzielimy się na pół, bo zobaczcie, jakie te porcje są duże. Zobaczcie, nasze szczęście. Dzisiaj jest happy hours i dostaliśmy wszyscy podwójne lemoniady. Patrzcie, jaka zimna. Polecamy najlepsza lemoniada z Jeffsa. Kupujemy, znaczy płacimy. Płacimy i to jest wyższa matematyka, nikt nie wie, kto komu co zwinie. Tutaj, dealerka na maksa, tutaj hajs się zgadza. Uśmiech. Where is Kasia? To jest taka fajna pani Kasia. Tak, i obsługiwała nas. Weszliśmy z Jeffsa, smakowało wam? Tak. Jesteśmy najedzeni, było super. Przyjeżdża zaraz autobus, no. Jedziemy jeden przystanek, wysiadamy na pomnik lotnika. Jeden przystanek tylko? Tak. Dlatego, że tam zobaczymy pierwszy mój plakat. Jestem mega podjarana i strasznie chcę go zobaczyć. Strasznie się cieszę. Ja jestem bardzo podekscytowany tym, że zobaczymy Angelikę na plakacie. Więc idziemy zobaczyć mój własny plakat w Warszawie. Mega się cieszę i jestem mega podekscytowana. Jedzie właśnie autobus, także widzimy się. Super, Angelika. Popiszę go. Aha. Wysiedliśmy z autobusu, zostawiliśmy Patryka, bo on się z kimś umówił, a my wysiedliśmy na przystanku pomnik lotnika, dlatego że właśnie zobaczyłam swój plakat. Właściwie Pakul zobaczył, prawda? No. Obrócił się i powiedział, tam jesteś i teraz idziemy. Jestem tak mega szczęśliwa, że udało mi się dzięki wam wygrać ten konkurs. Nigdy bym sobie na takie coś nie pozwoliła. Ja oczywiście też wszedłem i pomogłem. Tak? Klikałeś oczywiście? Tak. Tak. Codziennie. Widzę swoją twarz. No ja na chwilę codziennie widzę, aż mi się płakać chce. Nie, nie słuchajcie go teraz. Ej, patrz, to ta dziewczyna z plakatu, to ty. Zadam cię na snapie. Patrzcie. Co to ty ja. Tu robisz? Ale fajnie, koleżankę mam na tym. Tutaj macie mojego snapchata. O, przytula się. Jak miło. Tutaj macie mojego snapa, YouTube'a i Instagrama. Będziemy robić teraz zdjęcia. Zdrawiam ze mną. Znaleźliśmy mój pierwszy plakat. W Warszawie jest ich aż 20 do 14 lipca. Właśnie wróciliśmy z mojego pierwszego miejsca, w którym jestem. Nie będziemy szli do wszystkich 20, a odwiedzimy może 3. Jestem mega szczęśliwa, że się to udało. Szczerze, sama w to nie wierzę, że idę ulicami Warszawy i nagle widzę swój plakat. To jest dla mnie dalej taki wielki szok. Jesteśmy w podziemiach metra. On już nie żyje, a tu jest mega chłodno, tu możemy się chować przed słońcem. Znaleźliśmy, jadąc, mój drugi plakat na rondzie tutaj. ONZ, tutaj. Więc... Nie wiem, I don't know. Tak, tutaj. I idziemy zobaczyć mnie i zrobić kolejną fotkę. Super koleżanka, przyjaciółka, siostra, jest na tym plakacie. Tadam! Jesteśmy! Nie bij mnie! Ja? Ale... Tak. Nowa linia metra. Wszystko pięknie. Prawda? Aha, i teraz musimy tak. Jedziemy na Rondo Daszyńskiego, dlatego że tam również jest mój plakat. Idziemy teraz zobaczyć trzeci plakat. Trzeba zrobić trzecie zdjęcie. Oczywiście. On mnie nagrywa. No już właśnie skończył, ale robił snapa. Mam mój telefonem super. W sumie mogłabym pojechać do wszystkich 20 miejsc, ale nie. Ale wiem, żebym ich zabiła, a ja dbam o moich przyjaciół. Super. Ej, jesteśmy prawie sami w metrze. Przyszliśmy pod trzeci plakat, więc to jest mój trzeci plakat. Pozdrawiam. Ze mną w tle.
i idziemy teraz. Chciałam wam jeszcze pokazać, patrzcie. Jakbyście wysiadali z drugiej strony. To też jest ta fakt. Także jeśli chodzi o Warszawę, to jestem teraz dosłownie wszędzie. Powiem wam, że dziwne uczucie, ale jestem mega szczęśliwa, że się udało, bo nigdy bym sobie nie pozwoliła na taką reklamę, a dzięki wam, dzięki wygraniu w tym konkursie mogłam, powiedzmy, spełnić moje marzenie, także wam dziękuję i pamiętajcie, że do 14 lipca czekam na wasze zdjęcia plakatowe z wami najlepiej, oczywiście wstawię do mnie na fanpage'a. Idziemy do czwartego plakatu, więc więcej wam później będę pokazywać tych plakatów, bo całe szczęście, nie? Cały czas to samo. Cieszycie się, nie? I przypominam, do 14 lipca będę sobie tak tutaj wisieć, aż mnie nie zdejmą 14 lipca. Możecie szybciej, albo zbiją szyby, nie? Hejka, my jesteśmy właśnie w Złotych. Musieliśmy się napić. Jesteśmy tak zmęczeni przez to ciepło. Co pijesz? Ja piję tę kawę mrożoną z karmelem. Ania pije to samo. Fajnie było dzisiaj, mi się podobało, no, bardzo. Mi też się już podobało potem. Jak dostałem za darmo drugą lemoniadę. Jak zostało, wtedy mi się zaczęło podobać. No. Więc odezwę się do was potem, bo w sumie nie wiem, co jeszcze będziemy robić. Olśnienie? Tak. Chyba kupię sobie coś do picia. Wow. Patryk się nam stracił. Zgubiliśmy Patryka. Płaczemy za nim. Zgłoszenie już jest na policji. Witam wszystkich. Jesteśmy aktualnie w najpiękniejszym miejscu Warszawy, czyli pod Palmą. I chciałam powiedzieć wam, że jesteśmy tak zmęczeni, że mam dość, naprawdę. A Pakul cały czas gada o tym, że będzie dzisiaj. Co robił? Siedział w wannie w zimnej wodzie. Przez 4 godziny. Zimny soczek. Tak. Ten nalewał do wanny wodę jak Patryk na Oregon Festival. Jak nie wiecie, jaki to sposób, to polecam obejrzeć filmik z Orange'a. Tutaj mamy przepiękną palmę i mogłabym tak na nią patrzeć godzinami. Ania naprawiła aparat, bo coś mi się przekręciło, ale już działa. W tle również dalej palma. Jesteśmy w nie pod... ma palmy, Angelika. Jest palma tu. Wszyscy widzą palmę, tylko nie Ania. Patryk do nas jeszcze nie wrócił, więc poszukiwań ciąg dalszy. Nie wiemy, co się dzieje z naszym przyjacielem. Gdzieś zaginął w akcji. Pozdrawiam Konrada, który chciał z nami tu bardzo być, a niestety nie pojechał. Żałuję teraz bardzo. No właśnie, Konrad, czemu nie pojechałeś? Mówiłam ci! A Patryk musi być nie żałował, więc wiesz co? Nie żałuj, to on mógł jechać za twoje miejsce. Właśnie. Ja mogę nie jechać. Nie docenia naszej wycieczki. Witamy, witamy. Tutaj się tworzy mój vlog. A tutaj się tworzy drugi vlog. Tak. O, tutaj. Tak, Patryk poszedł do vloga. Fajnie, że przyjechaliście, cieszę się, że przyjechaliście i przyjeżdżacie coraz częściej do mnie. No na pewno będziemy przyjeżdżać. Jesteśmy w Piotrze i Pawle. Ser może weźmiemy. Robimy, to co weźcie. To wy weźcie sera myszynkę. O. Czekaj na mnie. Robimy zakupy życia, słuchajcie. Tak. Ania szuka margaryny. Patrzcie co niesie, patrzcie jaki dobry człowiek z niego. Ciabatę, kabanosy i buta. Nosi mi torbę. Angel? No, Future Victoria's Secret Angel. Proszę, jesteś aniołkiem... Victoria's Secret, no. To są wasze zakupy życia, słuchajcie. Dosyć sporo się tego nazbierało. Przyszliśmy już. On właśnie się rozbiera, robi striptease. I ja to mam wstawić na YouTube'a. O, tutaj wszyscy są wypoczęci po dzisiejszym dniu. Nikt nie jest zmęczony. O, trzeba otworzyć okno. Ja jestem w ogóle nie zmęczony. Uważaj, Ania. Ja sobie siądę na krześle. I to u nas tak właśnie wygląda. Cześć wszystkim. Hej, więc my... W ogóle popsuło mi się coś u góry, nie widzę podglądu. Kupiłam sobie truskawki. Kupiliśmy pizzę. W tej lodówce to wszystko moje prawie. Najlepsze jest to, że ja najmniej kupiłem rzeczy. To już było na snapie, że on wydał najwięcej, a kupił najmniej rzeczy. Będziemy potem robić pizzę. Patryk nas zostawił, poszedł sobie. Więc mamy go gdzieś i nie czekamy na niego. Patrz, jakie mamy widoki. Ja czekam, bo to jest mój najlepszy przyjaciel. To ty czekasz, a my nie. Tu jest nasza garderoba, jeśli byście nie widzieli. Ha, zamknij się, nie widzisz już nigdy. Dużo. Ej, zaświeć mi światło. No. Fajnie tu mamy, powiem wam, że bardzo bardzo nam się podoba. Pakul zaprezentuje, jak się myć. Tak się kładziesz i idziesz spać, to będzie moje miejsce do spania. O, a tu my. Zróbmy zdjęcie. Wychodzimy. Ktoś coś chce powiedzieć? Wróciłem do domu z Patrykiem, znaczy do apartamentu o 3:00. Angelika mówi, że będzie ten... Jak powiedziałeś to? Ślepie.
oślepia, bo mój blaskiem oślepia. Patryk Boso robi sobie zdjęcia, bo powiedział, że czuje się jak u siebie w domu. Jesteś pod światło, ale no, ale cię widać. Fajnie, nie? Działa ci ta kamera? Ale nie umiem. Jesteśmy w Starbucksie, piliśmy hibiskusa, a teraz sobie nalałam gruszka jabłko. W ogóle patrzcie. Patrzcie, w ogóle pani mi źle napisała imię. Idę złożyć skargę. Oni się zachowują, jakby byli u siebie w domu, dosłownie. Leżą wszyscy. A ten śpiewa w kółko jedną piosenkę. Nienawidzę go za to. Zmień repertuar dla moich widzów. Jesteśmy już w polskim busie. Będziemy wracać do domu, jesteśmy mega zmęczeni. Jest chyba 37 stopni, po prostu my wszyscy się rozpływamy. Także będziemy jakieś 4 godzinki wracać. Na szczęście tutaj jest chłodno i możemy odpocząć. Chciałam zareklamować mój nowy naszyjnik. Podlinkuję wam go na dole. To jest bardzo... I moje paznokcie też. I kombinezon polecam, też podlinkuję na dole. Nie przybliżaj. Naprawdę? Od naszego pociągu wyciąć. Dodaj to, że jesteś taka wkurzona. Piłeś koło toalety. Aha. Kłamca, kłamca. Kłamto, kłamto. To się wytnie. Nie. Nie będę. Nagraj mnie. Wymarzonego chłopaka. Wszystkiego najlepszego. A w sumie, a masz już, kurczę. Pozdrawiamy Domina. W sumie, dajcie mi to powiedzieć, chociaż raz, bez przerywania. Angelika się pieprzy. Na pewno. Czasło. Czasło. Patrzcie, jak udaje, to mnie rani, no. Nie, nie udaje. Nie, w ogóle, widać jego entuzjazm, jak się cieszy. Gdzie teraz idziemy? Dziewczyny, trzeba trzymać no, krótko. W stronę, bo tam też... Tak, tak, idziemy na drugą stronę, co? No, wiesz. Co powiedziałeś? Jeszcze raz. Że dziewczyny trzeba trzymać krótko, nie? Aha! Aha! Zaraz potrząk. Angelika, a to, że za tobą jest McDonald's, to ci zapłacili? Nie. Ej, patrz, co mi się stało! Czemu jest to do góry na no bo to się nie... zmieniło. No zaraz się zmieniło. No, co jest? Co jest? Do mnie. A czemu nic nie widać? Ej, trzeba po prostu chodzić? No, mój telefon. I don't know if you can get your eyes.